pan prezydent Andrzej Duda został przyjęty w Białym Domu przez pana prezydenta Donalda Trumpa. No i pan Donald Trump, pan prezydent Donald Trump, nasz najważniejszy sojusznik, nie szczędził nam komplementów. Nazwał Polskę strategicznym partnerem, no już tak nam zakadził, że bardziej chyba nie można. Ale tak z tej deklaracji wspólnej podpisanej to tam wynika, że no wiele tam pan prezydent Duda nie uzyskał. Zresztą nie o to chyba chodziło w tej całej wizycie. Chodziło o to, żeby się pan prezydent Duda uwiarygodnił, bo przecież zarówno on, jak i pan premier Morawiecki mieli w Białym Domu szlaban, to znaczy oficjalnie nie mieli, ale tak naprawdę to mieli, z powodu samowolnej nowelizacji przez polski Sejm ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej. Dopiero jak Polska została wytarzana w smole i w pierzu na oczach całego świata, cały świat zobaczył, że jesteśmy strategicznymi partnerami naszego najważniejszego sojusznika i nawet nam nie wolno było jęknąć, no to wtedy pan prezydent Duda dostąpił zaszczytu przyjęcia w Białym Domu. Co prawda nie wiem, jak tam te 20-minutowe rozmowy cztery oczy przebiegały, ale można się tego i owego domyślić. Po fotografii przedstawiającej podpisywanie wspólnej deklaracji, otóż pan prezydent Donald Trump podpisywał ją na siedząco, a pan prezydent Andrzej Duda na stojąco. To mi przypomina taką scenę z kariery Nikodema Dyzmy, jak Dyzma ruga tam już jako prezes Państwowego Banku Zbożowego, ruga niejakiego Boczka, który tam przyszedł go szantażować i Dyzma mówi: wstać, kiedy ja stoję. No to pan prezydent Duda chyba nie ośmielił się usiąść w obecności naszego najważniejszego sojusznika, ale nie o to chodzi. Co z tej deklaracji wynika, proszę państwa? Ano niewiele wynika, bo przede wszystkim nie ma tam ani słowa o tym, że pan prezydent Duda przynajmniej się zająknął na temat ustawy 447 JAS. Pan prezydent Trump, no to trudno wymagać od niego, żeby się na ten temat jąkał, ale pan prezydent Duda, gdyby nie to, o co go podejrzewam, że już dawno się zgodził na to i teraz tylko nie wie, jak to powiedzieć, jak się do tego przyznać, na tę realizację żydowskich roszczeń, podobnie jak naczelnik państwa i podobnie jak reszta tych naszych umiłowanych przywódców, no to wyjaśnia ta deklaracja, to znaczy ta nieobecność wątku ustawy 447 wyjaśnia i niestety potwierdza najgorsze podejrzenia. Pan prezydent Duda, panu prezydentowi nie udało się też załatwić nawet wiz dla Polaków, bo oglądałem tę konferencję prasową, to prezydent Trump powiedział, że będziemy to wnikliwie tam studiowali i tak dalej, czyli nic. No i nawet nie udało mu się fortu Trumpa zbudować w Polsce, to znaczy stałej bazy amerykańskiego wojska. Mimo że pan minister Błaszczak zaoferował pokrycie kosztów w kwocie 2 miliardów dolarów utrzymania rocznego takiej bazy. Proszę państwa, prezydent Duda podczas konferencji prasowej tam mówił o tym forcie Trumpa i tak dalej, ale kiedy dziennikarz go zapytał, amerykański, no co pan prezydent Trump panu powiedział w tej sprawie, no to prezydent Duda wybuchnął takim gejzerem pustosłowia, z czego wynika, że prezydent Trump udzielił mu odpowiedzi wymijającej. Wiecie, rozumiecie, Duda, wy tutaj nie wybiegajcie przed orkiestrę, jak będzie trzeba, to my wam
tutaj tę bazę zbudujemy, a jak nie będzie trzeba, to wam nie zbudujemy. Proszę Państwa, co Pan Prezydent Duda załatwił? Chyba dwie sprawy załatwił. To znaczy, przyobiecał solennie prezydentowi Trumpowi, że Polska będzie płaciła pełną sumę za ochronę, no i niezależnie od tego będzie kupowała amerykański gaz, co się w nowomowie nazywa niezależnością energetyczną. Więc widać, że niewiele pan prezydent Duda załatwił, no ale to nie, jak powiadam, nie to było przyczyną jego takiej pragnienia, żeby tam odbyć tę pielgrzymkę do Białego Domu, tylko to, żeby przekonać wszystkich, nas również, że szklaban został podniesiony. No i to oczywiście, natomiast, ale wbrew temu, co tam sugerował książę małżonek, czyli Radosław Sikorski, prezydent Duda nie został zaproszony na kolację w Białym Domu. No tak, myślałem, że książę małżonek trochę lepiej się orientuje w amerykańskich realiach, a okazuje się, że też guzik wie, tam może wie tyle, wie co zje. No i mimo, że tam w tych tankach tam jest, ale chyba jako tankowy. No i prezydent Duda nie został zaproszony na kolację w Białym Domu. Co więcej, prezydent Trump, o ile wiadomo, nie pojawił się na kolacji wydanej przez ambasadę polską w Waszyngtonie z okazji stuletniej rocznicy odzyskania niepodległości. Widać wyraźnie, że no, strategiczne partnerstwo to swoją drogą, ale tak naprawdę to znaj proporcje, mocium panie. Zawsze to mówiłem, że sojusz polsko-amerykański ma wszelkie znamiona sojuszu egzotycznego, a nie takiego realnego. No ale to nic złego, bo to sojusze egzotyczne też występują na świecie i my tej egzotyki nie możemy całkowicie wyeliminować, dlatego że ona wynika z obiektywnych proporcji między Stanami Zjednoczonymi a Polską, ale moglibyśmy tę egzotykę trochę zmniejszać, gdyby oczywiście nasi umiłowani przywódcy mieli więcej oleju w głowie, ale niestety no, próżno marzyć o tym. Aleksander Kwaśniewski, że miał olej w głowie, tam wcale bym się nie zdziwił, gdyby jacyś fizycy odkryli tam doskonałą próżnię. Proszę Państwa, więc pan prezydent Duda oczywiście zabłysnął na arenie międzynarodowej jako ten strategiczny partner Stanów Zjednoczonych. Trzeba będzie oczywiście zapłacić i odsiedzieć, no ale to taki los wypadł nam. Tymczasem, proszę Państwa, sędziowie się zbuntowali przeciwko Polsce. Międzynarodówka przebierańców pozbawiła prawa głosu w swoim tamtym stowarzyszeniu Krajowych Rad Sądownictwa w Europie, pozbawiła prawa głosu Polską Krajową Radę Sądownictwa, że to niby nie jest niezawisła i że to tłamsi praworządność, gwałci i tak dalej przez uszy i przez inne otwory. No i proszę Państwa, pani Gersdorf poskarżyła się tam jakimś skandynawskim przebierańcom na to, jak to ciężka dola sędziego, to teraz najcięższa dola już sędziego, a nie chłopa, bo do niedawna to jeszcze najcięższa była dola chłopa, a teraz najcięższa dola będzie sędziego. No i Komisja Europejska podjęła obrady, czy Polskę oskarżyć przed Europejski Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu. Do dzisiejszego dnia jeszcze decyzja nie zapadła, bo jeszcze się namawiają. No wszystko zależy od tego, chyba tak jak przypuszczam, czy
nasza Złota Pani zostanie dopuszczona do Trójmorza, bo Niemcy złożyły już nie to, żeby tam były jakimś partnerem, tylko żeby tam po prostu weszły do tego Trójmorza, to będzie czwór morze, przecież Niemcy z Morzem Północnym jeszcze tam granicą, no to już takiej operacji to nie wiem, czy my tu podołamy, żeby jeszcze z Niemcami Trójmorze organizować. Mówię o tym dlatego, że jak już wspominałem, Trójmorze, tamten projekt Trójmorza zagraża trzem ważnym interesom niemieckim, to znaczy podważałby w sposób trwały niemiecką hegemonię w Europie, blokowałby program budowy IV Rzeszy, w który Niemcy już tyle zainwestowały, no i umożliwiałby państwom Europy Środkowej otrząśnięcie się z ograniczeń nałożonych na nie przez niemiecki projekt Mitteleuropa z 1915 roku. Niemcy, skoro Niemcy chcą wejść do Trójmorza już nie jako, jak powiadam, partner, tylko jako pełnoprawny uczestnik, no to nieomylny to znak, że potraktowały ten projekt serio i że zrobią wszystko, żeby go tutaj rozwalić od środka, gdyby się nie udało rozwalenie go poprzez doprowadzenie do przesilenia politycznego w Polsce i wycofania Polski z tego projektu, który bez udziału Polski nie miałby większego sensu. Proszę Państwa, należy się spodziewać tego, że eskalacja wojny politycznej w Polsce będzie postępowała. No i już mieliśmy takie wydarzenie niezwykłe, mianowicie statua króla Zygmunta III Wazy została ubrana w koszulkę z napisem Konstytucja. No to już jest pewien postęp, chociaż jeszcze nie do końca, dlatego że o ile mi wiadomo, nasi przemierze praworządności nie odważyli się ubrać w koszulki tamtego rojowiska postaci na pomniku bohaterów getta. No to by było dopiero wydarzenie, które z całą pewnością odnotowałaby również nowojorska prasa. No a tak to nie ma co liczyć na taki rezonans. Ale myślę, że nawet w przypadku, gdyby ten pomnik bohaterów getta nie został udekorowany koszulkami z napisem Konstytucja, to jeszcze wiele przed nami. Oczyma duszy widzę taką demonstrację uczestników i o płci obojga z panią Hanną Gronkiewicz-Waltz na cele, bo ona musiała wydać chyba pozwolenie na użycie tam podnośnika hydraulicznego. Nawiasem mówiąc, godzina pracy takiego podnośnika kosztuje 150 zł, a minimum na 4 godziny trzeba go wynająć, więc nie wiem, tam to trochę ktoś musiał tam zapłacić. No ale to nieważne. Chodzi mi o to, żeby demonstranci demonstrujący w obronie Konstytucji wystąpili wyłącznie w koszulkach, nic poza tym nie wdziewając pod spodu, tak jak to w Weselu Wyspiańskiego mówi pan młody, pod spód wcale nic nie wdziewam, od razu się lepiej mewam. Wyobraźmy sobie panią Hannę Gronkiewicz-Waltz, jak to paraduje w takim t-shircie kusym z napisem Konstytucja, a poza tym nie mam przed nami nic do ukrycia. No, myślę, że Warszawa by nie prędko taką manifestację zapomniała, w ogóle by jej nie zapomniała, zwłaszcza gdyby z tyłu za paniami, panią Hanną Gronkiewicz, posągową panią Małgorzatą Kidawą-Błońską, no i tymi młodszymi panienkami tam z Nowoczesnej, o, to dopiero było widowisko, podążaliby panowie, pan Grzegorz Schetyna, pan Ryszard Petru, podłączeni szeregowo do pana Biedronia. No takiego widowiska to byśmy nie zapomnieli. Proszę Państwa, meteorologowie powiadają, że w najbliższym tygodniu grozi nam gwałtowny spadek temperatury, tam do 11 nawet stopni. No to taka demonstracja mogłaby być ryzykowna z punktu widzenia zdrowotnego, ale pozostała część października, czy w ogóle październik ma być bardzo pogodny. W związku z tym
po tej manifestacji służb mundurowych, która została wyznaczona na 2 października, możemy się spodziewać właśnie takiej manifestacji i wydaje mi się, że kandydaci na prezydenta Warszawy, a zwłaszcza pan Rafał Trzaskowski, no też nie powinien się uchylać od takiego uczestnictwa. Zobaczyć pana Rafała Trzaskowskiego w takiej koszulce, no to myślę, że wszyscy kochający inaczej by tam mieli niezapomniany widok i zostaliby udelektowani. Jak państwo widzicie, tyle przed nami atrakcji, także żyć, nie umierać. Nie mam pytania, bo o ile dobrze usłyszałem, to powiedział pan, że Jedwabny Szlak 2 może osłabić pozycję Niemiec. Dlaczego? Skoro ten nowy Jedwabny Szlak ma być uwolnieniem handlu pomiędzy Chinami a Niemcami, Chinami i wszystkimi innymi państwami. I wszystkimi innymi państwami. Proszę pana, już panu wyjaśniam. Otóż Niemcy są państwem poważnym. I 1 maja 2004 roku, bo Niemcy wysadziły w powietrze, kiedy odzyskały swobodę ruchu w Europie po 90 roku, wysadziły w powietrze heksagonale i zaczęły wypełniać próżnię w Europie Środkowej, która powstała po wysadzeniu w powietrze heksagonale, rozszerzaniem na wschód Unii Europejskiej, czyli przedsięwzięcia, którego Niemcy są politycznym kierownikiem. I ta polityka niemiecka doprowadziła 1 maja 2004 roku do całkowitego sukcesu. 8 państw środkowoeuropejskich zostało przyłączonych do Unii Europejskiej i Niemcy w ten sposób stworzyły warunki polityczne dla realizacji projektu Mitteleuropa z 1915 roku. Projekt Mitteleuropa zakładał, że po ostatecznym zwycięstwie niemieckim na obszarze Europy Środkowo-Wschodniej zostaną ustanowione państwa pozornie niepodległe, a de facto niemieckie protektoraty i uwaga, uwaga, o gospodarkach niekonkurencyjnych, tylko peryferyjnych i uzupełniających gospodarkę niemiecką. No to tak właśnie jest. I dlatego otwarcie Jedwabnego Szlaku może rozluźnić ten gorset Mitteleuropy. Rozumie pan? Ale to nie wyklucza tego, że nadal Niemcy będą... Proszę pana, nie wyklucza tego, tylko może się, wie pan, w polityce, a zwłaszcza w sytuacji gospodarczej, nic się nie zmienia z dnia na dzień, ale zapoczątkowują się pewne procesy, których skutki się ujawniają na przykład po 30-50 latach. Już są nieodwracalne. Właśnie o to chodzi.